spotkaniu opłatkowo-wigilijnym organizowanym przez starostę powiatu wadowickiego. Z wielką radością przyjęliśmy to zaproszenie. Chciałam powiedzieć, że potrawy, które będą podawane dzisiaj, są przygotowane przez uczniów warsztatów szkolnych, naszych uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej, w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz. Będą Państwa obsługiwać kelnerzy, klasa druga, trzecia i czwarta, w zawodzie kelner. Natomiast część artystyczną przygotował ksiądz Janusz we wsparciu z siostrą Teresą i samorządem uczniowskim. Będą dzisiaj występować laureaci konkursu szkolnych kolęd, a w drugiej części zaprezentuje się zespół międzyszkolny Attyka. Dziękuję wszystkim serdecznie za to, że przyjęliście zaproszenie na dzisiejszą uroczystość i podtrzymaliście tą piękną tradycję spotkania opłatkowego organizowanego co roku przez powiat wadowicki. Święta Bożego Narodzenia to czas szczególny. I to nie tylko w kalendarzu liturgicznym, bo przecież przede wszystkim jest to jedno z najważniejszych świąt katolickich, ale również w polskich domach, w polskiej tradycji i w polskich rodzinach. Jest to czas, w którym nikną wszelkie spory, a rodziny spotykają się przy wspólnym stole, żeby spożyć wieczerze, pobyć razem, złożyć sobie życzenia, przełamać się opłatkiem i pójść na pasterkę. Pozwólcie Państwo, że do tych życzeń dołączę się już również ja. Chciałbym Wam wszystkim, jak również członkom Waszych rodzin, życzyć wszystkiego dobrego w nadchodzących świętach. Wszelkiej pomyślności, szczęścia oraz żeby nowo narodzony Jezus zawsze Wam błogosławił i pomagał w pokonywaniu codziennych trudności dla Was i dla Waszych rodzin. Wszystkiego dobrego. W imieniu własnym i w imieniu radnych Rady Powiatu Wadowice bardzo serdecznie pragnę podziękować Panu Staroście za prolongowanie tej pięknej tradycji. Tradycja to suma dobrych wzorów przejętych od naszych dziadków, od naszych ojców. Cieszę się, że Pan Starosta, że zarząd prolonguje spotkania wigilijne, opłatkowe o charakterze powiatowym. Pani Dyrektor, serdecznie dziękujemy za przeniesienie nas w klimat, w atmosferę, w magię świąt Bożego Narodzenia. To w imieniu, myślę, i swoim, i radnych, ale i zarządu, i Pana Starosty pragnę do życzeń świątecznych dołączyć też życzenia noworoczne. Życzę Państwu szampańskiego Sylwestra, zdrowia i sukcesów w 2015 roku. Zakończę to takim powiedzeniem, niech tandeczny, lekki krok będzie z Wami cały rok. Niech prowadzi Was bez stresu, od sukcesu do sukcesu. Życzę zdrowia i sukcesu w przyszłym 2015 roku. Natomiast Pan przerostwo.
za wskazaniami Ojca Świętego Jana Pawła II dziękujemy za wysłuchanie naszego koncertu i prosimy o przyjęcie naszych uczniowskich, skromnych życzeń. Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia chcielibyśmy w imieniu Samorządu Uczniowskiego oraz dyrekcji Zespołu Szkół nr 3 imienia księdza profesora Józefa Tischnera złożyć najlepsze życzenia. Jasnych dni wypełnionych melodią kolęd i obecnością bliskich osób. Niech codzienne troski ustąpią miejsca pogodnej myśli, a powszedni zgiełk ucichnie i zagości spokój serca. Aby przy świątecznym stole nie zabrakło ciepła oraz rodzinnej atmosfery, a nowy rok 2015 niósł ze sobą wiele szczęścia i sukcesów zawodowych. Dziękujemy. Dziękujemy. Modlę się o to, aby dzięki władzy, która jest służbą, tak służbą w starostwie, jak i służbą w poszczególnych gminach, żeby poprzez tę waszą służbę wzrastał człowiek, który jest na ziemi wadowickiej, by się rozwijał ten człowiek, który żyje na tej ziemi. Niech nam w tym Bóg błogosławi. Takie składam życzenie.